Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy omawiać program Adobe InDesign. W szczególności będą to projekty multimedialne, czyli będziemy robić interaktywny plik PDF. Otwieramy program InDesign. W projekcie będę korzystał z darmowej biblioteki zdjęć Royalty Free iStock Photo oraz ze zdjęć samochodów marki Mercedes, które też są udostępniane na zasadach Royalty Free. Po otwarciu InDesigna pokazało nam się okienko dialogowe, w którym możemy otworzyć dokumenty wcześniejsze, które były już robione, lub stworzyć nowy dokument. Mamy możliwość wyboru jeszcze book, czyli książki, w której możemy złożyć wiele dokumentów, oraz library, czyli możemy stworzyć podręczną biblioteczkę. Wybieramy dokument. Pojawiło się nam nowe okienko dialogowe. W górnej części mamy dokument preset. W tym momencie jest to domyślna wartość, bo nie mamy zapisanych żadnych innych presetów. W zakładce Intent mamy możliwość wyboru druk albo internet. Mamy możliwość dodania liczby stron, od jakiej strony ma się zaczynać nasz dokument, strony widzące oraz ramki wzorcowe. Wielkość strony, w przypadku druku będzie to na przykład A4, A5 itd. W przypadku internetu mamy od razu ustawione wartości związane z internetem, przy czym wybierając web, automatycznie dokument jest ustawiony na rozmiary w pikselach, a nie w milimetrach, a przestrzeń kolorów jest ustawiona na RGB. Tego tutaj nie widzimy, co prawda, ale przestrzeń kolorów byłaby ustawiona na RGB. Jeżeli wybiorę print, mam dodatkowo możliwość ustawienia liczby łamów oraz gutter, czyli odstęp pomiędzy nimi. Marginesy od góry, od dołu, od środka i od zewnątrz oraz dodatkowe informacje w przypadku drukowanych publikacji, czyli spad i slug. Bleed to jest spad, slug. Slug to jest miejsce, w które jest odcinane w drukarni. Jest to przestrzeń poza drukiem. Na niej, w tym miejscu są umieszczane informacje, na przykład nazwa pliku. Jeżeli nie widzicie tej dolnej części, to należy wcisnąć przycisk More Options, żeby ona się pokazała. Możemy ustawić jeszcze kartkę, czy ma być w pionie, czy w poziomie. Ja będę chciał robić dokument interaktywny, więc wybiorę sobie web, przy czym parametry wybiorę na A4, strona A4. Chciałbym taką wielkość mieć dokumentu. Liczba kolumn jest 1, niech zostanie 1. Marginesy, domyślne wartości, spadów nie chcę. Chociaż byłoby łatwiej, może w trakcie projektowania, żeby te spady były, niemniej jednak ja ich nie chcę. Klikam OK. Powstała pierwsza strona naszego dokumentu.
Niemniej jednak, ja nie chcę mieć orientacji poziomej tej kartki, tylko orientację pionową, więc zmieniam, biorąc File, Document Setup. Oczywiście można było to wcześniej ustawić. Wyjaśnimy sobie teraz podstawowe narzędzia programu InDesign. Postaram się w miarę szczegółowo to omówić. Po lewej stronie mamy pasek narzędziowy, który możemy utworzyć jako przybornik dwukolumnowy lub jednokolumnowy, klikając w strzałkę tutaj. Możemy go oczywiście odczepić lub z powrotem przyczepić do bocznej krawędzi. Kolejno narzędzia. Narzędzie Selection Tool daje nam możliwość zaznaczania obiektów, przesuwania ich i chociażby duplikowania. Narysuję prostokąt, który będzie wypełniony kolorem, ale nie będzie posiadał obrysu. Na jego podstawie zrozumiemy, do czego służy narzędzie Selection. Po pierwsze, możemy zaznaczyć obiekt. Po drugie, możemy powiększać, pomniejszać. Jeżeli dociśniemy Shift, powiększanie, pomniejszanie będzie proporcjonalne. Jeżeli dociśniemy jeszcze Alt, to będzie ono od środka robione. Dzięki narzędziu Selection możemy również obracać nasz obiekt oraz, wciskając przycisk Alt, duplikować. Po zaznaczeniu, gdy wcisnę Backspace, mam możliwość usunięcia obiektu. Żółta kropeczka, którą widzimy na obiekcie, daje nam możliwość ustalania opcji dla narożników. Czyli jeżeli kliknę, to mam możliwość zaokrąglenia tych narożników. Jeżeli przytrzymam tylko przycisk Shift, to będę mógł zaokrąglić tylko jeden narożnik. Wciskając Alt i klikając w ten przycisk, w ten żółty przycisk, będę miał możliwość zmiany pomiędzy poszczególnymi predefiniowanymi rodzajami narożnika. Jest jeszcze jedna funkcjonalność tego narzędzia. Gdy podwójnie klikniemy narzędzie Selection, pojawi nam się funkcja Move. Okienko Move, a w nim możliwość ustalenia przesunięcia w pionie oraz w poziomie oraz ustawienia dystansu, jak również kąta. Gdy klikniemy Preview, widzimy, że możemy sobie dokonywać przesunięcia zarówno poziomo, jak i pionowo. Ciekawą rzeczą tego narzędzia jest to, że możemy kliknąć OK i wtedy nasz obiekt, który był w tym miejscu, zostanie po prostu przesunięty zgodnie z tymi parametrami, ale możemy też kliknąć Copy, dzięki czemu ten obiekt został skopiowany zgodnie z tym przesunięciem, które chwilę wcześniej ustawiliśmy. Dosyć przydatna rzecz. Ważna rzecz. Nie działa to, gdy nie mamy żadnego obiektu narysowanego. Kolejne narzędzie to narzędzie Direct Selection, czyli zaznaczenie bezpośrednie. Zaznaczenie bezpośrednie generalnie daje nam możliwość edycji obiektów wektorowych, różnego rodzaju ramek oraz obiektów, które narysowaliśmy. Widzimy.
Podwójne kliknięcie tego narzędzia wywoła nam dokładnie ten sam, to samo okienko, czyli okienko Move. Kolejny przycisk to jest nowe narzędzie od wersji 5, narzędzie kartka, narzędzie strona Page Tool. Po kliknięciu w kartkę mamy możliwość zmiany poziom, zmiany formatu, ustawienia parametrów szerokości, wysokości w osi X, Y oraz mamy możliwość zaznaczenia, aby obiekty były przesuwane razem ze stroną. Mamy możliwość uruchomienia trybu nakładki dla stron wzorcowych oraz włączenia czy zezwolenia na zmianę layoutu. Layout Adjustments możemy znaleźć również w zakładce Layout, Layout Adjustments. Następne narzędzie, które też jest dostępne dopiero od wersji 5, jest to narzędzie Gap Tool. Jest to bardzo przydatne narzędzie, dzięki niemu mamy możliwość w różny sposób przesuwania obiektów. Dlaczego w różny? Proszę popatrzeć. Narzędzie Gap działa tylko pomiędzy obiektami. Lub obiektem a brzegiem kartki. Jakie mamy możliwości działania tego narzędzia? Po pierwsze, gdy najedziemy pomiędzy dwa obiekty, klikniemy przycisk myszki, przesuniemy w prawo, w lewo, widzimy jak proporcjonalnie zmieniają się obiekty jeden względem drugiego. Drugi sposób to jest, gdy przytrzymamy przycisk Alt, możemy dwa obiekty przesuwać jednocześnie. Trzecia możliwość to jest wciśnięty sam przycisk Ctrl. No, oczywiście pracujemy tutaj jeszcze myszką. Gdy wciśniemy skrót klawiaturowy Shift, Ctrl, Alt, widzimy, że możemy obiekty od siebie oddalać oraz do siebie przysuwać. Myślę, że to jest bardzo przydatne narzędzie w trakcie projektowania layoutu. Podwójne kliknięcie w narzędzie niczego nam nie zmienia. Dalej mamy narzędzie Type Tool, narzędzie do pisania. Mamy możliwość narysowania ramki tekstowej. Gdy narysujemy ramkę tekstową, zaczyna w środku mrugać kursor. W tak zwanym pasku opcji w górnej części programu pojawiają nam się opcje dla formatowania znakowego oraz formatowania paragrafowego. W przypadku formatowania znakowego mamy możliwość ustalenia formatu czcionki, powiększania, pomniejszania fontu, ustawienia interlinii, włączania kapitalików, wersalików, indeksu górnego, dolnego, podkreślania, przekreślania. Mamy możliwość uruchamiania kerningu oraz trackingu. Co to jest kerning, co to jest tracking? Najłatwiej jest pokazać na podstawie przykładu. Jeżeli mam napis, i zaznaczę całość tekstu, to dzięki kerningowi mam możliwość oddalania znaków od siebie o taką samą odległość. Popularnie jest to nazywane rozstrzeleniem. W
W przypadku kerningu mamy możliwość wybrania kerningu optycznego oraz metrycznego. Niestety reszta funkcji nie jest aktywna w przypadku zaznaczenia całego tekstu. Jeżeli kliknę w dowolnym miejscu w tekście kursorem narzędzia Type Tool, wtedy dopiero mam możliwość ustalenia ręcznego kerningu. Kolejne narzędzie to jest skalowanie pionowe. Jest to sztuczne zmienianie fontu, dlatego trzeba ostrożnie z tym postępować. Oraz skalowanie na szerokość. Bardzo przydatne jest przesunięcie linii bazowej, baseline shift. Daje nam możliwość chociażby robienia wzorów matematycznych, przy czym w tym przypadku jest zachowana wielkość fontu. Ktoś powie, dobrze, mogę zrobić to za pomocą tych przycisków. Tak, ale jeżeli kliknę ten przycisk, to font automatycznie jest zmniejszany. Oczywiście pozostawiam Wam tutaj wolną rękę. Zadecydujecie samodzielnie, z których funkcji będziecie korzystać. Kolejny przycisk daje możliwość kolorowania tekstu. To dotyczy wypełnienia, drugi dotyczy obrysu. Wezmę może na czarno obrys, będzie wtedy go widać. Jeżeli wybierzemy narzędzie lupa, możemy przybliżyć sobie trochę ten nasz obraz. Ctrl oraz 0, przycisk Ctrl plus 0 przywróci nam widok pełnej kartki w naszym okienku programowym. Następny przycisk daje nam możliwość stworzenia nowego stylu oraz wybrania gotowych styli, które są przypisane. Słownik, wyrównanie do lewej, do środka, do prawej, wyrównanie do grzbietu, wyrównanie od grzbietu lub też z dala od grzbietu. Często jest to przez niektóre osoby związane z drukarstwem nazywane chorągiewką, ale w programie jest to przetłumaczone jako grzbieta. Pełne justowanie, justowanie do środka, do lewej. Kolejne przyciski dają możliwość stworzenia odsunięcia, wcięcia od lewej. Działa to na zasadzie marginesu, można by powiedzieć, wewnątrz ramki tekstowej. Zmniejszy troszkę wielkość naszego fontu i wleje przykładowy tekst. Prawy przycisk myszy Fill with Placeholder Text. Zobaczcie, co się dzieje, gdy wykorzystujemy ten przycisk. To jest od lewej, ten będzie dokładnie tak samo się zachowywał, ale od prawej. Następnie wcięcie pierwszej linii i wcięcie ostatniej. Wygląda to tak. Dlaczego tak się to wydarzyło? Cofnijmy. Rozpatrzmy tą sytuację.
Jeszcze raz zaznaczę całość tego tekstu, wkleimy go. Klikam, żeby mrugał kursor w pierwszym wierszu. Przesuwam. Widzimy, że teraz działa wszystko tak, jak trzeba. Piorun, który widzimy na samym końcu, czyli Quick Apply, daje możliwość szybkiego zastosowania styli bądź komend z menu. Działa on w ten sposób, że albo go wciskamy i wybieramy styl, jeżeli został takowy przypisany, lub wciskamy Ctrl Enter, a następnie znowu Enter, ale musimy mieć chwilę wcześniej zaznaczony fragment tekstu, do którego ma zostać przypisana dana cecha jakiegoś konkretnego stylu graficznego, stylu paragrafowego lub znakowego. Jeżeli chodzi o przycisk formatowanie paragrafowe, to w większości to są dokładnie te same funkcje, które widzimy w tej części formatowania znakowego. Jest ich trochę więcej, więc może omówimy te, których jeszcze nie omawialiśmy. Zmniejszę trochę czcionkę. Skopiuję i dodam jeszcze jeden akapit. Mamy tutaj takie przyciski, te już omawialiśmy, natomiast tych nie omawialiśmy. Mamy możliwość Space Before i Space After, odsunięcia jednego akapitu od drugiego. W przypadku zaznaczenia pierwszego w pierwszym akapicie kursora będzie nam działał Space After, czyli odstęp po. W przypadku tego musiałby kursor mrugać w tym miejscu, żeby to poprawnie działało. Mamy po prostu możliwość oddalania od siebie akapitów. Widać, że kursor mruga. Mamy możliwość odsunięcia. Do czego się przydaje czasami odstęp, nacisnę Enter, ten odstęp to za dużo, a nie chcemy zmieniać interlinii i wtedy może się to przydać do przesunięcia jednego akapitu względem drugiego. Przycisk, który widzimy trochę niżej, to inicjał. Dalej mamy buletowanie oraz punktowanie. Działa to w prosty sposób. Klik, dodaję jakiś tekst, Enter, 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 Enter. Czasami przydaje się funkcja zamiany buletów na tekst. Zaznaczamy całość tego tekstu. Prawy przycisk myszy, Convert Bullets to Text. Teraz możemy całość na przykład skopiować i wkleić do innego programu, jeżeli jest taka potrzeba. Numerowanie, taka sama zasada. W tej części, jeżeli chodzi o buletowanie i numerowanie, to jest tylko podstawowa funkcjonalność tutaj omówiona. Oczywiście są dużo większe możliwości w tym programie. Zachęcam do oglądania kolejnych części. Przycisk styli paragrafowych, hyphenate, dzielenie wyrazów, przyciąganie do linii bazowej, do siatki linii bazowych,
szybciutko pokażę. Bardzo przydatne, gdy mamy dwie strony, lewą i prawą. Wtedy lewa i prawa strona są wyrównane. Tekst jest idealnie wyrównany. Kolejny przycisk daje nam możliwość podzielenia ramki tekstowej na kolumny. Natomiast ten przycisk ustala odstęp pomiędzy tymi kolumnami, czyli gutter. W wersji 5 pojawił się również nowy przycisk Span Columns, który daje możliwość taką, jak widzicie na ekranie, tak naprawdę przydaje się on czasami. Może Enter wcisnę. Trochę zwiększę ten font. Dzięki niemu jak można zauważyć, tekst nie idzie według tego, jak są dzielone łamy, tylko ten duży tekst pierwszy będzie szedł przez wszystkie trzy łamy w tym przypadku. Span all. Całość tekstu widzimy, że idzie pomimo ramek, tak jak widać. Dziel na 2, na 3, na 4 nie ma, na 2. W dwóch się mieści. Być może znajdziecie wykorzystanie dla tego narzędzia. Dodam nową ramkę tekstową. Dalej mamy możliwość znowu zmiany fontów i te funkcje już były omawiane. Wróćmy teraz na chwilę do narzędzi, które mamy po lewej stronie. Kolejne narzędzie to jest narzędzie linia. Dzięki niemu możemy narysować po prostu linię, którą możemy pogrubić, chociażby zamienić w linię kropkowaną, przerywaną. Robimy to w tym miejscu. Wrócę jeszcze na sekundę do narzędzia Type Tool. Narzędzie Type Tool ma swoją drugą wersję, czyli pisanie na ścieżce, Type on a Path Tool. Jeżeli wybiorę narzędzie pióro, narysuję ścieżkę, mam możliwość dodania tekstu do tej ścieżki. Dzięki temu właśnie, że wybraliśmy narzędzie pisanie na ścieżce. Wytłumaczę teraz pewną zasadę związaną z tekstem na ścieżce. Jeżeli wybiorę narzędzie Selection bądź Direct Selection, widzimy takie trzy suwaki. To jest jeden, po środku będzie drugi, widzimy taką odwróconą literę T i tu jest trzeci. Ten wskazuje, gdzie ma się zaczynać ścieżka. Czy inaczej, gdzie ma się zaczynać tekst na ścieżce.
Ten, gdzie się kończy ta ścieżka. Ścieżka tekstu, tak to nazwijmy. Natomiast dzięki środkowemu oczywiście możemy przesuwać ten tekst, ale generalnie najczęściej służy po prostu do odwracania tekstu na drugą stronę. Narzędzie linia już omawialiśmy. Narzędzie pióro. Podstawowa funkcjonalność, możliwość rysowania ścieżek obiektów wektorowych, przy czym tego typu ścieżka po wybraniu narzędzia pióro może stać się ramką tekstową, tak jak widać. Mamy tutaj narzędzie pióro, dodawanie punktów kontrolnych, odejmowanie punktów kontrolnych oraz convert Direction Point Tool. Te same narzędzia znajdziemy w Photoshopie, w Illustratorze. Do czego służy ostatnie z nich? To jest oczywiste, że pióro z plusem dodaje punkty kontrolne na ścieżce, pióro z minusem odejmuje, natomiast do czego służy ostatnie narzędzie? Ostatnie narzędzie służy do wykrzywiania wąsów. Jeżeli chciałbym narysować taki szlaczek, to ten wąs musiałby teraz pójść do góry. Najprościej jest najechać na dolny wąs, wcisnąć przycisk Alt, zamiast przeskakiwać tutaj do tego narzędzia, ponieważ przycisk Alt, gdy mamy uruchomione narzędzie pióro, włącza nam Convert Point Tool. Klik. Klik. Nazywam to narzędzie Convert Point Tool, skracam sobie troszeczkę nazwę Convert Direction Point Tool, ponieważ łatwiej jest zapamiętać Convert Point Tool, konwersja punktów, narzędzie konwersji punktów. Kolejne narzędzie to ołówek, dzięki któremu możemy rysować ścieżki. Ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o ołówek, jest jego funkcjonalność. Podwójne kliknięcie daje możliwość uruchomienia okienka dialogowego Pencil Tool Preferences, gdzie gdy włączymy lub wyłączymy te dwa checkboxy, możemy zwiększyć lub zmniejszyć funkcjonalność tego narzędzia. Dlaczego? Załóżmy, że rysujemy na tablecie, na przykład tablecie Wacoma, i w trakcie rysowania piórkiem zmęczy nam się ręka. Zazwyczaj po narysowaniu jednego obiektu będziemy mogli narysować drugi, przy czym ja na chwilę wyłączę te dwie opcje, żebyśmy widzieli różnicę. Rysuję. Chciałbym dalej rysować. To są dwa obiekty. Niestety dwa obiekty. Chcielibyśmy mieć jeden. Klikam więc dwa razy ołówek. Keep selected oznacza zostaw zaznaczoną ścieżkę, która powstała po oderwaniu mojej ręki na chwilę. Najłatwiej jest to tak zapamiętać. Natomiast Edit Selected Paths daje nam możliwość kontynuowania rysowania. Ten suwak dobrze jest przesunąć lekko w prawo, ponieważ zwiększa on przyczepność jakby narzędzia do ostatniego punktu, który narysowaliśmy. Gładkość krawędzi oraz Fidelity. Oczywiście służą tolerancji oraz częstotliwości stawiania tych punkcików na krzywej. Klikam OK. Rysuję. O, dobrze. Narysowaliśmy ścieżkę. Widzimy, że
Jest ona zaznaczona. Na chwilę kliknę. Widzimy, tak jest niezaznaczona. Tak jest zaznaczona. Ciekawa rzecz. Koło ołówka widzimy taki mały krzyżyk. Jeżeli zbliżę się stopniowo do tego ostatniego punkcika, to widzimy, że on ginie. Teraz klikam przycisk myszy, zaczynam dalej rysować. Widzimy, że udało się połączyć. Ten rysowany przez nas obiekt. Oczywiście musimy uważać z tym. Nie są to akurat w tym przypadku. Jeżeli dalej klikniemy, to nie będą to narzędzia super dokładne. Takie narysowanie już, jak widzimy, powoduje to, że są dwa obiekty. Niemniej jednak włączenie tych funkcji zabezpiecza nas przed pewnymi problemami. Jeszcze raz spróbujemy. Rysuję. Zbliżam się i dalej rysuję. I dalej rysuję. Sprawdźmy. Widzimy, że to jest jeden obiekt. Kolejne narzędzie. Narzędzie gładzik. Dzięki niemu możemy wygładzać niektóre fragmenty ścieżek. Najłatwiej będzie to zobrazować, gdy narysuję piórem dosyć ostrą krzywą. Wybieram gładzik. Możemy w różne strony tym narzędziem pracować. Będzie dawało albo większą krzywiznę, albo mniejszą, w zależności od tego, jak przeciągamy nim. Tak będzie się zmieniała ta nasza ścieżka. Widać po tym fragmencie. Tak to działa. Oczywiście podwójne kliknięcie daje nam podobne możliwości jak w przypadku narzędzia Pencil. Gumka daje nam możliwość przecinania obiektów wektorowych. Narysuję prostokąt, który będzie wypełniony kolorem. Wybieram gumkę. Klik i przecinam. Tak to działa. Podwójne kliknięcie niczego na mnie zmienia. Kolejne narzędzie, Rectangle Frame Tool oraz Ellipse Frame Tool lub też Polygon Frame Tool, to są narzędzia, dzięki którym widzimy przekreślony krzyżyk wewnątrz. Najczęściej są one wykorzystywane jako placeholder. Oczywiście mogą być ramką tekstową lub też innym rodzajem ramki. Zastosowanie jest bardzo zbliżone do tych narzędzi, które teraz widzimy. Rectangle Tool, Ellipse Tool oraz Polygon Tool. W wersji 5 została bardzo fajna rzecz dodana. Załóżmy, że wybieram narzędzie prostokąt i chciałbym, żeby tych prostokątów, inaczej może kwadratów, było 6. Zaczynam rysować kwadrat lub też prostokąt. Następnie strzałką na klawiaturze w górę, w dół mam możliwość podzielenia. Teraz wystarczy docisnąć Shift. Pamiętajcie, cały czas trzymamy przycisk myszy. Docisnąć Shift i dalej rozciągać, żeby mieć 5 równych ładnych, przepraszam, 6 równych ładnych kwadratów. Oczywiście do każdego możemy wstawić zdjęcie. Bardzo wygodna rzecz, naprawdę. Rysowanie tymi narzędziami. Rysowanie prostokąta, czyli rysowanie z ręki. Przytrzymanie Shiftu daje możliwość rysowania proporcjonalnego obiektu, czyli kwadratu w tym przypadku.
dodanie altu daje możliwość rysowania od środka. Jeżeli byśmy chcieli jakieś specyficzne parametry podać, to wystarczy wybrać to narzędzie i po prostu kliknąć. Pojawi nam się ramka z informacją o opcjach szerokości oraz wysokości. Podam 100 na 100, kliknę OK i widzimy, że na pewno 100 na 100 pikseli pojawił nam się kwadrat. Jeżeli chodzi o rysowanie kółka, dokładnie takie same opcje, dokładnie takie same możliwości. Z samym shiftem, z altem oraz z shiftem. Lub też z samym altem. Ciekawą rzeczą jest to, że każde z tych narzędzi zapamiętuje ostatnio narysowany obiekt. Narysuję teraz trochę inny, zobaczcie. Wybieram. Klik. Bardzo przydatne. Poligon. No i teraz bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli chodzi o narzędzie poligon, możemy z tego zrobić, jak widzicie, gwiazdkę. We wcześniejszych wersjach InDesigna działało to w ten sposób, że mogliśmy zwiększyć ilość ramion strzałkami na klawiaturze. Teraz no niekoniecznie to tak działa. Na chwilę usunę ten obiekt. Po pierwsze, jak zmniejszyć, zwiększyć ilość ramion? Możemy kliknąć w narzędzie dwa razy i widzimy, zmieni nam się ilość boków oraz wcięcie. Jest to najprostszy sposób. Klik, to jest drugi sposób. Wybieram narzędzie i klikam. Szerokość, wysokość, ustawienia, ilość boków i wcięcie. Natomiast strzałka góra-dół w trakcie rysowania robi nam dokładnie to, co robiliśmy chwilę wcześniej, czyli daje możliwość duplikowania w trakcie rysowania. Co jeżeli byśmy jednak chcieli mieć kontrolę nad tym obiektem w trakcie rysowania? Zobaczcie, mam możliwość klawiaturą dokonywania zmian. Wcięcie, strzałka lewo-prawo, strzałka góra-dół daje możliwość zwiększenia, zmniejszenia liczby ramion. Warunek jest jeden. Zaczynamy rysować i zanim wciśniemy strzałkę góra-dół, należy wcisnąć na chwilę spację. Myślę, że to będzie przydatna informacja dla wszystkich, którzy korzystają z tego typu narzędzia. Narzędzie nożyczki też służy do przecinania obiektów wektorowych. Należy wybrać narzędzie, kliknąć w bok w jednym, w drugim miejscu. Obiekt zostanie podzielony na dwa otwarte obiekty wektorowe. Kolejne narzędzie to narzędzie skalowanie. Obracanie, dowolna transformacja oraz ścinanie. Pierwsze z nich, Free Transform, daje nam możliwość skalowania, obracania i z przyciskiem Alt widzimy, że niestety, ale no, nie daje nam możliwości duplikowania.
Więc zachodzi pytanie, do czego ono może nam służyć? Może nam służyć do tego, żeby chociażby obracać obiekt z innej lokalizacji, aniżeli tuż przy narożniku. Zobaczcie, z dala możemy obracać obiekt. Kolejne narzędzie, narzędzie obracanie, daje możliwość obracania według punktu kontrolnego, który nam się tutaj pojawił. Możemy ten punkcik złapać, przesunąć w inne miejsce. Tak to działa. Funkcja duplicate duplikuje nam obiekt. Wracając do naszych tutaj narzędzi, obracanie, tak jak chwilę wcześniej pokazałem, ale dwukrotne kliknięcie daje nam możliwość obracania według wpisanych przez nas parametrów oraz zamiast zatwierdzania daje nam możliwość jeszcze kopiowania. Tak samo jak w przypadku narzędzia Selection. Kolejne jest narzędzie Gradient. Które daje nam możliwość wypełnienia przejściem tonalnym. Pytanie, jak zmienić kolory? Wybieram panel Swatches, otwieram panel Swatches oraz muszę otworzyć panel Gradient. Mogę go wywołać podwójnym kliknięciem w narzędzie. Klikam w stop, tak zwany stop, klikam, wciskam Alt i klikam próbkę. Teraz w drugi. Wszystko. Możemy odwrócić, klikając w ten przycisk, kolejność kolorów oraz zamienić gradient liniowy na gradient radialny. Mały przycisk daje możliwość chowania poszczególnych fragmentów tego okienka. Górna część odpowiada za przepływ farby. Widzimy, jak się zmieniają kolory. Mamy możliwość też dodania kolejnych kolorów. Zbliżamy się kursorem do linii. Klik, klik, klik. Teraz możemy kolory pozmieniać. Jeżeli chcielibyśmy usunąć te punkty, klik, ciągnę w dół. Klik, ciągnę w dół, klik, ciągnę w dół. Tak działa narzędzie Gradient. Zresetuję przestrzeń roboczą, tak żeby wszystko wróciło do normy. Kolejne narzędzie to narzędzie Feather Tool, Gradient Feather Tool. Daje nam możliwość ustalenia stopniowego przenikania do przeźroczystości. Najłatwiej to wytłumaczyć na dwóch obiektach lub na jednym zdjęciu i jednym obiekcie. Ctrl D to jest place, czyli umieść. Umieścimy teraz sobie obrazek. Dowolny obrazek. W projekcie. Powiemy sobie za chwilę jeszcze o kilku ważnych rzeczach.
Ale teraz szybkie omówienie. Jak działa Gradient Feather? Gradient Feather daje możliwość, jak wspomniałem, przejścia do przeźroczystości. Wybieram Gradient Feather, narzędzie. Klik. Widzimy, że stopniowo zmienia się przenikanie. Podwójne kliknięcie w to narzędzie uruchomi nam zakładkę Effects, o której będziemy mówić w kolejnych częściach filmu. Narzędzie Notatka daje nam możliwość dodawania notatek, ale do tego potrzebny jest tekst, to po pierwsze. Narysuję. Mam możliwość zostawienia notatki, ale muszę wcześniej zdefiniować użytkowników. Zostawię jakąś notatkę. Tutaj w tekście widzimy, już jest taki znaczek symbolizujący tą notatkę. Oczywiście po najechaniu widzimy, pokazuje się tooltip z informacją, kto zostawił notatkę, o której godzinie i treść tej notatki. Możemy też kliknąć dwa razy, bo widzimy, pojawia się łapka i otworzy nam się zakładka Notes. We wcześniejszych wersjach programu był cały panel Notes, został troszeczkę zmodyfikowany. Wracając do narzędzia, żeby ono zaczęło działać, musimy wybrać File, User i zdefiniować użytkowników. Wrócę na sekundę do narzędzia Selection Tool. Dzięki temu narzędziu możemy jeszcze zrobić kilka fajnych rzeczy. Gdy mam umieszczony obrazek i najadę na niego, to pojawia się pośrodku kółeczko. Klik, trzymam przycisk myszy, dzięki temu mogę przesuwać wewnątrz ramki ten mój obrazek. Jeżeli pojedyncze kliknięcie wykonam, wchodzę do trybu edycji tego zdjęcia, dzięki czemu mogę je chociażby w tejże ramce powiększyć. Czasami ważne jest zrozumienie, do czego służy narzędzie Display Performance. Widzimy, że jakość tego obrazu nie jest nadzwyczajna. Niekoniecznie jest to spowodowane samym obrazkiem. Może być sytuacja taka, że mamy ustawioną w zły sposób rozdzielczość wyświetlania. Display Performance zmieniamy na High Quality Display. Widzimy, że obraz teraz jest dobrze pokazywany. Niemniej jednak wartość Display Performance Use View Settings jest odpowiednią dla pracy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu bardziej płynna jest praca w InDesignie. Te zdjęcia nie zajmują nie wiadomo ile pamięci. Możemy zmienić też na Typical lub też Fast Display, co zmienia nam obrazek, tak jak widać. Mamy możliwość kadrowania obrazka. Więc widzimy, że dosyć duża jest rola tych narzędzi. Kolejne narzędzie, narzędzie Pipeta, ma potężne możliwości. W tej części omówimy tylko mały fragment. Chcielibyśmy dodać tutaj do tego zdjęcia obrys. Zduplikuję może chwilę wcześniej to zdjęcie. Zaznaczam. Dodaję obrys. Jak będzie to różowy obrys 5 pikseli. Chciałbym, żeby taki sam obrys był na drugim obrazku. Mogę to zrobić za pośrednictwem pipety. Wybieram pipetę. Klik. Nabieram informacje odnośnie obrysu
oraz koloru, a następnie klikam w drugi obrazek. Jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, co pipeta potrafi i jakie informacje może przenosić, wystarczy dwa razy kliknąć w to narzędzie. Dzięki temu możemy włączyć lub wyłączyć funkcje, które nam nie pasują w tym narzędziu lub też pasują, w zależności od tego, czy włączamy, czy wyłączamy. Narzędzie rączka Hand Tool daje nam możliwość poruszania się po naszym layoutie, przesuwania go do góry, do dołu. Narzędzie lupa przybliża oraz z altem oddala obraz. W dolnej części mamy obrys, kolor obrysu, kolor wypełnienia. Strzałkami możemy odwrócić kolejność lub też przyciskiem X na klawiaturze. Te dwa dolne, malutkie przyciski przywracają wartości domyślne, czyli kolor czarny oraz bez koloru. Jeszcze niżej mamy dwa malutkie przyciski, kwadracik, formatowanie kontenera pojemnika oraz formatowanie tekstu. Dzięki temu przyciskowi możemy zastosować kolor, zastosować gradient lub zastosować nic, czyli bez koloru. Tryby podglądu: normalny, preview, bleed, jeżeli jest spad i slack, to jak najbardziej możemy to wykorzystać, oraz tryb prezentacji, który jest nowym trybem, escape, wychodzimy z tego trybu prezentacji. Najczęściej będziemy pracować wybierając tryb normal lub preview. Skrót klawiaturowy, literka W na klawiaturze. Tak wyglądają narzędzia, którymi dysponujemy. Postarajmy się teraz szybko stworzyć 8-stronnicowy dokument. Do tego będzie nam potrzebny przycisk Pages, czyli cała paleta Pages, paleta warstw, o której zaraz sobie chwilę powiemy, kilka zdjęć, więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o panel warstw, to mamy możliwość układania na tych warstwach oczywiście różnych obiektów. Od wersji 5 panel warstw został przebudowany, dzięki czemu, podobnie jak w Illustratorze, widzimy warstwy oraz podwarstwy. Innymi słowy, na jednej warstwie może być dowolna ilość obiektów, czyli podwarstw. Widzimy, jak się zmienia. Każdy z tych obiektów możemy nazwać. Tak samo możemy nazwać warstwę, klikając raz, a potem drugi raz. Nazwę warstwę tło. Tymi przyciskami możemy włączyć, wyłączyć widoczność warstw poszczególnych lub całości, czyli wszystkich podwarstw. Alt i kliknięcie w oko powoduje wyłączenie wszystkich oprócz tej, w którą kliknęliśmy. Jeszcze możemy sobie w ten sposób włączać i wyłączać. Bardzo przydatna rzecz. Usunę wszystko. Warstwy dodajemy tym przyciskiem. Jest jeszcze drugi sposób. Najpierw wciskamy Alt, klikamy Dodaj nowy. Dzięki temu możemy od razu ustalić nazwę, przypisać kolor, który jest przypisany do warstwy oczywiście, oraz włączyć dodatkową funkcjonalność. Włączyć lub wyłączyć. Śmietnikiem usuwamy poszczególne warstwy. Mając tą wiedzę, powinniśmy uruchomić panel Pages i dowiedzieć się, jak dodaje się kolejne strony.
a robi się to w bardzo prosty sposób, wybierając ten przycisk Create New Page. Klik, 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 klik. Mój dokument będzie miał 6 stron. Jeżeli chcielibyśmy zmienić rozmiar, to oczywiście tym przyciskiem mamy taką możliwość. Śmietnik usuwa poszczególne kartki. Jeżeli chciałbym pójść bezpośrednio do pierwszej strony, podwójne kliknięcie w konkretną stronę. W górnej części panelu Pages mamy tak zwane master page, czyli strony wzorcowe. Dzięki stronom wzorcowym nie musimy powielać niektórych treści, w szczególności grafiki lub też numeracji, na każdej kolejnej stronie z osobna. Wytłumaczę szybko, jak to działa. Załóżmy, że chcielibyśmy, aby dolna część miała kolor szary, ale chcielibyśmy, żeby tak wyglądało to na wszystkich stronach. Górna część będzie zarezerwowana dla grafiki, dolna część dla, załóżmy, tekstu i grafiki. Klikam dwa razy A Master. I na A Master dodaję ten szary pasek. Wiem, że on na pewno będzie na wszystkich stronach, bo tak właśnie wymyśliłem, więc dodaję. Usuwam obrys, bo nie chcę mieć obrysu. No i widzę, że nie mam szarego koloru. Zaznaczam więc czarny i klikam dodaj nowy. Następnie dwa razy klikam próbkę z czarnym kolorem. No i mam możliwość zmiany tych kolorów na jakieś tam inne, takie, które by mi bardziej pasowały. Mamy też możliwość skorzystania z biblioteki kolorów. Jeżeli ktoś by chciał, taki kolor zostawię. Oczywiście, jeżeli kliknę OK, to widzimy, że ten kolor został dodany. Szybkie wytłumaczenie. Tego typu ikonki symbolizują nam kolor RGB, Red, Green, Blue. Natomiast to jest kolor cmykowy. Takie też wartości widzimy. W przypadku tego projektu to nie będzie zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ my potrzebujemy mieć próbkę RGB. Tak więc oczywiście możemy sobie wybrać kolor, ale musimy pamiętać o tym, że należy tego typu próbki no jednak robić tak, żeby one były w RGB. Możemy spróbować w inny sposób zamianę, a mianowicie kliknąć sobie stwórz nową próbkę, zaznaczyć ten czarny i przesunąć suwak tinta w lewo. Będziemy widzieli, załóżmy 30%. Nazwę go szary, chwilę wcześniej. Szary, 30%. Jest. Jest zaznaczony. Dodaj nowy. Szary 30%. I niech tak sobie zostanie. Widzimy, że na wszystkich kartkach zostało to już dodane. Super. Postaramy się teraz dodać numer strony. Pomyślałem, że może prawy dolny narożnik będzie tutaj odpowiedni. Klikam dwa razy A Master. Najpierw narysuję prostokąt, który chciałbym, żeby tutaj był uwzględniony. Czerwony. Bez obrysu. Z zagiętymi narożnikami.
Może trochę mniej. Coś takiego. Okej, sprawdźmy, czy to wygląda w miarę. Dobra. No i dodamy teraz tutaj numerację. Przybliżę. Wybieram narzędzie do pisania. Rysuję ramkę tekstową. Następnie wybieram Type. Insert Special Character. Markers Current Page Number. Pokaże się nam literka A. Ja zwiększę font. Może 35. Sprawdźmy. No, będzie OK. Może zostać ten font. Wiemy, że tutaj będzie 6 stron, więc tak naprawdę nie musimy dbać o to, żeby ramka była na dwie cyfry. Więc podwójnym kliknięciem dostosuję wielkość ramki do wielkości tej naszej literki. Ustawiam centralnie. Zmienię tylko kolor na biały. W. Widzimy, całkiem nieźle wygląda. Sprawdźmy, czy numeracja tutaj działa. Podwójne kliknięcie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Super. Widzimy, że działa. Wracam do pierwszej strony. Na stronie wzorcowej tak naprawdę chyba już niczego bym nie chciał. Mogę dodać jedynie może jakiś biały pasek, żeby to w ciekawy sposób odróżnić. Może tak zrobię. Dodam pasek bez obrysu, z wypełnieniem białym. Przesuwam go w dół. Troszkę cieńszy. Coś takiego. No, wygląda fajnie. I widzimy, na wszystkich stronach zostało to zmienione automatycznie. Dodam teraz obrazek na stronie pierwszej. Ctrl D lub File Place. Dodamy obrazek. Może taki. Klikam otwórz. Będę chciał dopasować wielkość tego obrazka tak, żeby zajmował całą tą dużą część. Przy czym, uwaga, ja już nie pracuję na stronie wzorcowej. Tutaj pracujemy. Przycinamy. OK. Teraz chciałbym ułożyć ten obrazek na samym spodzie, czyli pod szarymi paskami. Dwa sposoby, albo w panelu Layers. No ale widzimy, że tu jest problem. Prawy przycisk myszy, Arrange. Szukamy, gdzie jest Arrange. Chcielibyśmy ułożyć go na spód. Jeżeli nie możemy znaleźć Arrange, to pamiętajmy o palecie warstw. W tym przypadku jest jeszcze jedna kwestia bardzo istotna, a mianowicie kolejność warstw, która jest w przypadku Master Page'a. Gdy wejdziemy w panel warstw, widzimy, że Master Page ma jakby osobne ułożenie warstw dla całości. Także pamiętajmy o tym. Przy czym w tym przypadku Master Page jest na warstwie tło, czyli tak naprawdę moglibyśmy dodać kolejną warstwę,
a na niej dodać obrazek. Obrazek w tym momencie jest również na warstwie tło. No oczywiście nie przeszkadza to, możemy wykadrować go i w tym przypadku będzie to najrozsądniejsze rozwiązanie. Tak będzie to wyglądało. Zmienię tylko ustawienia wyświetlania. Tak będzie wyglądało ten obrazek na pierwszej stronie. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że zarówno warstwy na stronach, jak i warstwy na stronach wzorcowych mają hierarchię swoją. Pamiętajmy o tym. OK, wrócę do projektu. Na kolejnej stronie dodam ramkę tekstową. Wypełnię przykładowym tekstem. Część tego tekstu wyrzucę. Jest mi on zupełnie niepotrzebny. Zmienimy font. Oraz postaramy się wyjustować albo pełne justowanie, albo do lewej, jak to woli. Zostawię pełne. Zmienię nagłówek, wielkość nagłówka. Kwestie związane ze stylami oczywiście będziemy omawiać w innej części filmu. Powiększymy trochę ten font. Zmienimy go na bold, condensed, myriad, a nie minion. Myriad Pro, Bolt Condensed, sam Condensed, no może nie, Bolt Condensed, o. Oraz zmienimy kolor na czerwony. Super, wygląda to w ten sposób. Dodam teraz kolejne elementy. Wykorzystam może teraz nową funkcję, która została w wersji 5 dodana. Widzimy, że jest tutaj trochę przestrzeni. W sam raz myślę na trzy obrazki. Wybieram plik umieść, czyli place, i wybieram trzy obrazki. Biorę poziome, wszystkie trzy, żeby były poziome, albo trzy pionowe. Raz, dwa, trzy. Z kontrolem, oczywiście. Klikam otwórz. Widzimy, że załadował nam się kursor tymi naszymi obrazkami. Zaczynam rysować prostokąt, a następnie prawy przycisk, strzałka w prawo na klawiaturze i dzielę je na 3, po czym rozciągam. Zostały te obrazki automatycznie dodane. Raz, dwa, trzy. Ja wybrałem chyba 4, dlatego jest ten ostatni. Wyrzucę go. Widzimy, że w ten sposób automatycznie dodaliśmy obrazki do
naszego projektu. Niemniej jednak powstał jeden zasadniczy problem. One nie pasują wielkością do ramek. Co możemy tutaj zrobić? Już Wam pokazuję. Wyrzucam tą ramkę i narysujemy nowe. Rysuję, załóżmy, kwadratową rameczkę. Dodam jakiś kolor, żebyśmy widzieli, co się dzieje. I zduplikuję. Raz, dwa. Ktoś by się zapytał, ale czy to jest dobre rozwiązanie? Otóż powinniśmy pomyśleć troszkę inaczej. Wcisnąć backspace, usunąć te dwa, niepotrzebne są. Musimy się skoncentrować najpierw na pierwszej. Zaznaczamy ją. Wybieramy object, fitting, frame fitting options. Zaznaczamy auto fit i klikamy OK. To powinno nam umożliwić dopasowanie automatyczne do wielkości tej naszej ramki. Zobaczmy, dopasujemy jeden. Na razie tylko jeden obrazek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Który z tych, co dodawaliśmy? Gdzieś tutaj one były. Załóżmy ten. Został on dodany. Cofnę jeszcze. Ctrl D. Zaznaczę Replace Selected Item, co da nam to, że automatycznie zostanie wlane do ramki obrazek. Zaznaczę może ten. Klikam Otwórz. Widzimy, że obrazek został pomniejszony oraz dodany do tej naszej rameczki. Czy kolejność pracy powinna być taka? Przygotowuję najpierw jedną ramkę i jak już do niej są dodane te funkcje dopasowania, to wtedy dopiero ją duplikuję. Ktoś powie, dobrze, ale to jest nierówno. Bieramy window, szukamy, gdzie jest layout, object and layout, align, czyli wyrównaj. Zaznaczamy wszystkie trzy. Następnie klikamy Use Spacing, załóżmy 10 pikseli i klikamy ten przycisk, żeby wyrównać odległość pomiędzy tymi obiektami. Następnie przesuwamy lekko w prawo, żeby wyrównać do środka. W ten sposób widzimy, że obrazki zostały dopasowane do tego naszego layoutu. Na pewno są one równo. No i jesteśmy gotowi, żeby dodać obrazki. Ctrl D. Zaznaczam trzy obrazki. Klikam Otwórz. Najeżdżam. Raz, dwa, trzy. Oczywiście drobne poprawki możemy powprowadzać. Czy to jest zmniejszyć te obrazki, jeżeli ktoś potrzebuje. Niemniej jednak ta forma pracy jest dużo szybsza i dużo bardziej wydajna. Dodam jeszcze tylko obrys do tych ramek. Wygląda to tak. Jakie mamy możliwości w przypadku Frame Fitting Options? Narysuję sobie rameczkę. Object. Fitting. Frame Fitting Options. W wersji 5 zostało dodane Auto Fit. Daje możliwość skalowania tak naprawdę obrazka, rozciągając ramkę. Fill Frame Proportionally oczywiście będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Mamy, to jest to, które widzieliśmy wcześniej. Mamy jeszcze Fit Content
Fill frame proportionally, kliknę, zaznaczymy, wlejemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Też nie było to najgorsze rozwiązanie. Zmienimy opcję znowu. Zobaczcie, poza tym miejscem te same funkcje mamy w tym miejscu. Fill frame proportionally, fit content proportionally, fit content to frame, czyli dopasuj zawartość do ramki. Klikniemy teraz. Ctrl D. Jednak musimy skorzystać z tej opcji. Będzie bardziej właściwe, ponieważ ten obiekt już był w ten sposób wykorzystywany. To fit content proportionally, fit content to frame. Klikamy OK. Ctrl D. Oznaczam. Otwórz. Widzimy to, co nam się dzieje. Object fitting. Wyłączam autofit teraz. Fill frame proportionally. Bez autofit. Szło tak. Zmieniam parametry. Object fitting. Frame fitting options. Content proportionally. Teraz zmienimy na trzecią funkcję. Object fitting frame fitting options fit content to frame. Klikam OK. Ctrl D i próbujemy znowu. W tym układzie została rozciągnięta tak naprawdę ta grafika. Proponuję pobawić się tym. To jest naprawdę przydatna rzecz. Oczywiście te przyciski też służą do tego samego. Możemy wkleić coś, a następnie próbować każdym z tych przycisków dokonywać zmian. Najlepszym rozwiązaniem jest fill frame proportionally, w moim odczuciu. Zobaczmy, jeżeli teraz rozciągamy, będzie to tak działało. A jeżeli wybiorę autofit, to będzie to tak działało. Taka jest różnica między włączonym a wyłączonym tym przyciskiem. Natomiast kolejne funkcje powodują to, co widać na ekranie. Przydatne rzeczy. Dodam teraz kolejne elementy na kolejnych stronach. Będzie to tekst. Może obrazki jakieś jeszcze. Nie ma to większego znaczenia. Chodzi o nauczenie się, jak to tak naprawdę działa. Że całą tą ramkę po prostu skopiujemy i wkleimy, uwaga, dokładnie w tym samym miejscu. Bardzo przydatna funkcja Edit. Paste in place. Wklej dokładnie w tym samym miejscu. To samo zrobimy tutaj. Skrót klawiaturowy Shift, Ctrl, Alt, V. Shift, Ctrl, Alt, V. Shift, Ctrl, Alt, V. Dodam teraz tytuły. Do każdej ze stron. Dam nazwę Life. Jakiś magazyn Life się będzie nazywał, albo jakoś inaczej. Oczywiście dowolny font. Uwaga, jeżeli chcielibyśmy dopasować ramkę
do tekstu z kilka sposobów. Pierwszy to jest naciśnięcie tego przycisku. Cofnę Ctrl-Z. Drugi sposób, mogę tylko niektóre elementy dopasować. Dolna część, podwójne kliknięcie. Boczna część, podwójne kliknięcie. Trzeci sposób to podwójne kliknięcie narożnika. Dopasowuje automatycznie całość. Coś, jakiś problem z polskimi znakami mam. Prawdopodobnie jest zmieniona klawiatura. Już nie widzimy, że jest Polska. Czasami takie rzeczy się zdarzają. Ale zmienię tytuł na Live magazyn codzienny, jak się tak nazywa. Damy jeszcze jakiś element graficzny, zwykłe kółeczko narysuję. Może białym. Jak to będzie logo naszego fikcyjnego magazynu. Postaramy się jeszcze tutaj troszeczkę tracking zastosować. Wygląda to troszeczkę lepiej. Za chwilę Wam pokażę bardzo przydatny skrót klawiaturowy. Stosujemy tak. Jeżeli byśmy chcieli powiększyć ramkę tekstową razem z tekstem, widzimy, co się dzieje. Bardzo niekorzystnie. Istnieje na to sposób. Wciskam Shift, Ctrl, Alt. Klik lub bez altu. W szybki sposób powiększyliśmy ramkę tekstową razem z zawartością. Dodamy teraz tematy główne, moda. Sport, informacje, gwiazdy i ostatni, pogoda. Oczywiście są to przykładowe informacje. Jest to nam potrzebne tylko po to, żebyście zrozumieli, jaka jest zasada dodawania interaktywności. Mamy teraz te wszystkie nazwy. Spróbujemy teraz dodać bookmarki. Bookmarki, czyli zakładki, występują w dokumencie PDF po lewej stronie, oczywiście, dzięki czemu mamy możliwość płynnego poruszania się po takim dokumencie. Zmieniamy
Advanced na Interactive for PDF, PDF. Wybieramy Bookmarks. Klikam pierwszą stronę i dodaję nową zakładkę Bookmark. Wpisuję index. Index lub live, może być live, jeżeli ktoś tak chce. Przesuwam na drugą stronę, klikam ją i dodaję moda. Enter. Idę do trzeciej strony, klikam, dodaję sport. Do czwartej dodaję informacje. Kolejna piąta. Teraz uwaga, pokażę coś, co, z czym możecie się spotkać i żebyście wiedzieli, skąd to się wzięło i dlaczego. Jeżeli mam zaznaczoną na niebiesko jakąkolwiek zakładkę i kliknę przycisk dodaj nową, to ta zakładka automatycznie staje się główną kategorią dla podzakładek. Jeżeli możemy tak powiedzieć, to jak najbardziej. Po prostu to będzie kategoria nadrzędna. Tego nie chcemy. Ja cofnę. Ctrl Z. Jak uniknąć tej sytuacji? Należy kliknąć w puste pole, żeby nie była zaznaczona żadna zakładka i wtedy dodajemy dopiero nową. Klikam. Klik gwiazdy. Chyba że potrzebujecie mieć kategorie główne. I pogoda. Super. Na stronie głównej dodamy dokładnie takie same linki. Czyli to będzie live. Ustalmy sobie wielkość, niech może one mają 48, niech 48 będzie, ale zmieniamy font na jakiś inny. W miarę czytelny. Może ten będzie ciekawy, zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pierwsza jest live, druga jest moda. Trzecia to sport. Kolejna informacje. Gwiazdy oraz pogoda. Widzimy, że tutaj jest tekst ponadmiarowy, więc musimy powiększyć trochę tą naszą ramkę tekstową. Teraz ustawię je blisko siebie. Wybieram Window, Object and Layout, Align. Ustawię je co 10 pikseli, klik i wyrównam wszystkie do lewej. Widać, już są wyrównane, więc niech tak sobie to zostanie. Przesuńmy, widzimy, że tutaj jest problem, więc damy przyciski w górnej części. Oczywiście moglibyśmy dać w dolnej, przy czym musiałyby one być dużo mniejsze. Natomiast tutaj będziemy zmuszeni do zmiany koloru na przykład biały. Wygląda to całkiem nieźle. Sprawdźmy. Super. Dodam jeszcze jedną białą linię.
Naprawdę wygląda fajnie. Jest nam potrzebny na kolejnych stronach tak naprawdę jeszcze jeden element. Przyciski w lewo, prawo. No i przycisk strona główna. Dodamy je na stronie wzorcowej. Pomysł na umiejscowienie to jest ten narożnik. Klikamy Pages, Master Page. Wykorzystamy bibliotekę gotową, bibliotekę przycisków. Klikamy. Wybieramy przycisk w lewo i w prawo. Niech one będą czerwone. W lewo. W prawo. No i powinniśmy mieć jeszcze przycisk, który będzie prowadził do strony głównej. Możemy samodzielnie narysować taki przycisk. Możemy też dodać napis. Dodam może napis strona główna. Albo po prostu indeks. Indeks. Zmieńmy font na Verdane. Damy jej tylko bold, żeby ją było widać, i zmienię kolor na biały. Spróbujemy to teraz ładnie dopasować. Myślę, że teraz jest OK. Nowy skrót klawiaturowy. Jeżeli byśmy chcieli zablokować przed poruszaniem się obiekty, jakiekolwiek obiekty, to zaznaczamy ramkę tekstową lub też obiekt, wciskamy Ctrl-L. Pojawi się kółeczka, obiektu już nie możemy przesuwać. Jeżeli byśmy chcieli odblokować, klikamy w kółkę. Zabezpieczę ten prostokąt Ctrl-L, żebym mógł precyzyjnie ustawić te przyciski. Tak to zostanie. Musimy teraz tylko zaprojektować drogę powrotu dla indeksu, przycisku indeks. Na ten moment to jest tylko ramka tekstowa z tekstem. Teraz zamienimy go, ten napis, na przycisk. Klikamy Buttons oraz zamień na przycisk. Zamień obiekt na przycisk. Po chwili ten przycisk zamienia się na zamień przycisk na obiekt, ale jest on nam zupełnie niepotrzebny. Klikam stan rollover oraz klik. Wracam do stanu rollover. Wybieram narzędzie do pisania. Klikam dwa razy i zmieniam kolor na przykład na czerwony dla stanu rollover. Następnie muszę wybrać taką akcję, która będzie prowadziła do strony głównej. On release, czyli na kliknięcie i zwolnienie przycisku go to first page, idź do pierwszej strony. Tak zrobiona akcja zagwarantuje nam prawidłowe działanie naszego dokumentu interaktywnego. Klikam w zakładkę Pages i widzimy na wszystkich stronach, że mamy przyciski. Nie jest to do końca dobre, ponieważ na pierwszej nie chcemy mieć tych przycisków. Jednakże wszystkie obiekty, które są na master page'u, są zablokowane. Sposób na to, żeby je odblokować, to jest wciśnięcie przycisku Shift Control oraz kliknięcia poszczególnych obiektów. Dzięki temu możemy backspace'em zaznaczyć oraz backspace'em usunąć, ale tylko z tej strony, z której wybraliśmy. Super.
Zamieńmy teraz każdy z tych przycisków na prawdziwy baton, czyli prawdziwy przycisk. Na razie zaplanowaliśmy, że to będzie przycisk, więc tak jak wspomniałem, to są ramki tekstowe. Klikam. Zakładka baton. Zamień na przycisk. W stanie rollover wybieram narzędzie do pisania i zmieniam. Był wszędzie czerwony. Dobra, niech będzie czerwony. W stanie rollover będzie się zmieniało na czerwony. I teraz w tym przypadku będzie nam bardzo potrzebna zakładka bookmarki, co ją otworzę. Jest nam o tyle potrzebna, żebyśmy widzieli, jakie są tutaj nazwy tych naszych bookmarków. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę możemy zamknąć, ponieważ jak zaraz się przekonacie, będzie to widoczne również w akcji, którą wybierzemy. Wybieramy Actions, Go to Destination, idź do celu. A celem będzie w dokumencie Untitled, bo go nie nazwałem, Destination, czyli Live. To samo robię z kolejnymi. Zamieniam na przycisk. Narzędzie do pisania. Zmieniam kolor na czerwony. Go to Destination. W tym przypadku będzie to moda. To samo robię z kolejnym. Sport. Zamieniamy kolejny. Informacje. Zaznaczam. Zmieniam na przycisk. W stanie rollover zmieniam kolor. Actions, go to destination, gwiazdy. Akurat jest zaznaczona. I ostatni to pogoda. Super. Sprawdźmy teraz, czy to wszystko działa. Zmniejszę. Mamy w wersji 5 i w wersji 5.5 nową, bardzo przydatną zakładkę. Nazywa się ona Preview. Klikamy. Następnie musimy zaznaczyć pierwszą ikonkę od prawej. Podgląd całego dokumentu, bo chcemy zobaczyć, czy działa interakcja na przestrzeni wszystkich kartek, i klikamy Play. Widzimy, że przyciski działają tak, jak się należy. Spróbujemy kliknąć moda. Super. Sprawdźmy, czy działa. O, widzimy, indeks działa. Dalej. Działa. Wcześniej. Działa. Indeks. Działa. Super. Tak naprawdę dokument jest już gotowy. Musimy go teraz odpowiednio zapisać. Więc zapisujemy. Chwilę wcześniej przejdziemy do zakładki Page Transitions. Klikam Page Transitions. Chciałbym ustalić przejście między stronami. Więc klikam, ja chciałbym, żeby one były wypychane. Push. Od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Kliknę Right. Prawo. Prędkość średnia. Zmienię może na Fast. Niech one działają dosyć szybko. W
W prawym dolnym narożniku tej zakładki jest przycisk, dzięki któremu to przejście zostanie zadane do wszystkich stron, więc klikam. Teraz już tylko pozostało zapisanie. Wybieram File, Export, wybieram Adobe PDF Interactive, daję nazwę, niech będzie się nazywało katalog. Albo live może. Live. Klikam pulpit, Adobe PDF Interactive, zapisz. Pokaże nam się okienko Export to Interactive PDF. Zapisz ile stron, wszystkie lub zakres. Chcę wszystkie zapisać. Zobacz po wyeksportowaniu, tak. Osadź miniaturki stron, tak. Stwórz warstwy Acrobata, nie potrzebuję. Stwórz otagowany PDF, też nie. View, Fit Page, jak najbardziej, ponieważ w zależności od ekranu, wielkości ekranu, chcę, żeby to było zmieszczone na całości ekranu. Layout, Single Page, też będzie właściwym. Otwórz w pełnym ekranie, tak, poproszę. Page Transition, Push i zostaje taka, jaka była. Buttons and Media, tak, chcemy, żeby wszystkie były uwzględnione. Jeżeli ktoś ma ochotę zmienić wartości kompresji obrazków, tak najbardziej w tym miejscu może to zrobić. W przypadku, gdybyśmy chcieli zabezpieczyć ten dokument, na przykład hasłem, możemy kliknąć Security i wybrać którąś z form zabezpieczenia dokumentu. Klikamy OK. Widzimy, że generuje się nam dokument. Wyskoczył nam komunikat odnośnie czcionki, że ta konkretna czcionka nie pozwala nam na to, żeby była ona zapisana, ponieważ warunki licencyjne na to się nie zgadzają, nie możemy tego zrobić. Oczywiście możemy zamienić na krzywę taką czcionkę. Kliknę yes, 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 yes. Jeżeli nie daje to dobrego rezultatu, klikniemy no. Myślę, że problemem była właśnie tamta czcionka, której były przyciski. Ok, otworzył nam się dokument. Kliknę moda. Super. Widzimy, że dokument jak najbardziej działa. Jest jak najbardziej interaktywny. Zobaczcie, klikam informacje. Jesteśmy na stronie informacja. Klikam indeks. Jesteśmy na indeks, na sport. Jesteśmy na sport. Żeby wyjść z trybu pełnego ekranu, klikam escape. I prawidłowo przygotowany dokument powinien automatycznie wyświetlić nam te zakładki. Sposób na to jest taki. Musimy uruchomić w Acrobacie komendę File, Properties, następnie w zakładce Initial View wybrać Navigation tab i zmienić na Bookmarks, Panel and Page. Następnie kliknąć OK oraz Zapisz. Zamknę ten dokument i jeszcze raz go otworzę. Tak, chciałbym, żeby otworzył się nam w pełnym ekranie. Super, fajnie działa, cieszymy się. Teraz wcisnę Escape i widzimy, że automatycznie mam możliwość przechodzenia między stronami dzięki zakładkom. Tak naprawdę ten nasz dokument interaktywny, interaktywny PDF, został już skończony. Oczywiście możemy uzupełnić tego typu dokument o kolejne elementy interaktywne, ale to już w następnym odcinku. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie teraz już w stanie zrobić swój własny interaktywny PDF.